Szanowni Państwo, dużo słyszałem pięknych słów, dużo pochwały i tak dalej. Słuchajcie, Polska jest krajem wielkim, krajem, która przeżyła wiele lat. Polska była w niewoli. Polska była i miała świetne zwycięstwa i Grunwald i Wiedeń. Polska świeciła potęgą, a dzisiaj, ale Polska była wierząca. W Polsce dominuje Kościół. Tak. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała wolność. Polska odzyskała wolność. Tak. Zaborcy i ze wschodu, i z zachodu. Tak. Tak samo się stało w ostatnich latach. W 20 roku Polska, milionowa armia czerwonej zarazy szła na podbój Europy. Słuchajcie, cud nad Wisłą. Armia polska 300 tysięcy miała i różne uzbrojenie. Ale komuniści bojkotowali dostęp nawet w Niemczech i we Francji dostawy do broni dla Polski. Polska wygrała. Tak. W 18 roku. Tak. Tak. Wielkie zwycięstwo. Tak. Tak. Ale później powoli Polska odrastała. Historia jest bardzo piękna i bardzo wspaniała. Polska to nie jest lepek narodów. Polska to nie jest jakiś parobek, tylko Polska jest narodem. Polska jest chrześcijańska. Polska ma wielkich ludzi i wielkie zasługi. Nawet w ostatniej wojnie Polacy obronili Anglię. Polskie dywizjony, tak, polskie dywizjony siały spustoszenie w hordzie niemieckiej. Tak, tak. I Polacy wyszli na swoje. Ale, kochani, zmowa czerwona z brunatną mafią, bo już Polska odrastała, trzeba zabrać Polskę, trzeba rozbić Polskę. Dlaczego? Dlaczego, że ten polski naród jest taki pracowity? Potrafił się znieść po 123 latach niewoli. Potrafił odbudować i kulturę, i mowę. Ja ojca miałem, który nie umiał pisać po polsku, tylko uczył się języka rosyjskiego. Takie są sprawy, kochani. To są sprawy. Polska nie jest jakimś zlepkiem narodowym. Polski naród jest bardzo pracowity. Bardzo pracowity, bardzo zdolny. Polska ma wielkich świętych. Święty Jan Paweł II dał wskazy i drogę, jak Polacy mają iść. Bo wolność nie jest zadana nam na zawsze. Musimy o wolność walczyć. Kochani, dlatego bądźmy Polakami. Jest patriotyzm. Byliśmy w niewoli 40 lat.
to pozostało, co się dzisiaj dzieje, to jest po komunie. Prześladowali, mordowali księży i tak dalej. A człowiek, szkoła, rodzina, bez dekalogu jest jaskinią zbójców. Dekalog, 10 przykazań. To jest bardzo ważna sprawa. To jest bardzo ważna. To trzeba przestrzegać. To trzeba. Nie poprawimy Boga. Nie poprawimy go, Boga. Trzeba zniszczyć małżeństwo. Trzeba zniszczyć. Ojciec jest numer jeden, matka numer dwa, a dzieci? Dzieci produkować. Słuchajcie. Czy to jest w porządku? Czy to jest dzieło szatana? Czy w Unii Europejskiej mówi się o Bogu? Trzeba go wyrzucić. Bóg już jest niepotrzebny. Tak. Przychodzi czas, kochani, przychodzi czas, że islam zaleje Europę. Przychodzi czas. Co się robi? To wiemy, co się robi. Wiemy, co się robi. Tak. Tak. Trzeba pomagać tym, gdzie tam jest bagno, gdzie jest, tym trzeba pomagać. A dzisiaj islam zarzucić, islam Europy. No. Tak jest. Brońmy się, brońmy naszej ojczyzny. Brońmy naszej narodowej sprawy. Brońmy, bo słuchajcie, kochani, to co rzuca klody pod nogi dziś obecnie rządzącym, to jest czerwono-brunatna mafia. To nie są Polacy. To trzeba zatrzeć te ślady. Ten mord w Katyniu, ten mord katastrofy smoleńskiej. Bo to było wszystko zgrane. Tak, zabijcie. Ile zostało odznaczeń? Oglądałem w telewizji odznaczył sowieckich generałów. Tak, za co? Za to, że 96 Polaków zostało zamordowanych. Tak, tak i to. Tak, pięknie. Nasi powiedzieli pięknie. Jak tam szła współpraca, ładnie zbierali, prawda, pochowali premier, jak tam, przekopali ziemię na rok, na metr. Tak pięknie było, tak pięknie. A dzisiaj co się ukazuje? Dzisiaj co śmieci i tak dalej. To są sprawy. To trzeba dzisiaj zakryć. To trzeba dzisiaj zakryć. Bo jak zakryć tę zdradę? Jak zakryć tę zdradę? Tak. To Polacy w ten sposób. A widziałem w tej telewizji. Putinek z Tuskiem się ściskają. O, to są Polacy. O, to są Polacy. Tak. To jest coś pięknego, to jest po polsku, kochani, jesteśmy Polakami, mamy ten skrawek ziemi, jak nie z jednej strony, a taką, to z drugiej strony, ale to jest nasza ojczyzna, to jest nadana nam przez Boga i szanować trzeba tę naszą ojczyznę, kochać. Mamy piękne, wspaniałe żony, pięknych mężów, piękne dzieci. I dzisiaj historia ta jest zagnieciona. W szkołach nie ma historii. W szkołach odradza się to wszystko. To się odradza, musi się to odrodzić. Trzeba odrodzić tą naszą ojczyznę od podstaw, bo 40 lat dewastowali
w ogóle dewastowali. Chcieli zniszczyć kościół i tak dalej. Słuchajcie, odrodziła się niestety. Dobra. Odrodziła się u nas media katolickie, telewizja Trwam i Radio Maryjo. Głosi jest na całym świecie. To trzeba szanować i to trzeba. I trzeba wierzyć, że niestety czas przyjdzie. Umrzeć trzeba, kochani. Ja już jestem w podeszłym wieku. Miałem trzech braci, którzy walczyli. Walczyli, przelewali krew, odeszli. I trzeba nam zrozumieć, to, że nie zabierzemy wszystkiego, co, którzy kradną i tak dalej. Okradają te biedne matki, te biedne dzieci, gdzie pokutują, gdzie te okradają o to. Tak być nie może. Dlatego za wszystko dziękuję. Szczęść Boże, kochani. Bóg, honor i ojczyzna. Dekalog jest naszym regulaminem. Z tego nam nie wolno odejść, bo zginiemy. Dziękuję bardzo, kochani. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję panu za bardzo piękne słowa. Dziękuję za patriotyzm. Kochani, jesteśmy Polakami. Jesteśmy Polakami. Moi drodzy, trzeba wspierać. Polska ma swoją królową, jasne górę. Dzisiejszy piknik patriotyczny dobiega końca, aczkolwiek jest jeszcze jedna niespodzianka, bo jeszcze mamy dla państwa występ zespołu Hendryczki i Przyjaciele, którzy już ze zdenerwowania mało tam już jajeczka nie zniosą, tak? Także zapraszamy serdecznie tutaj na podest. I chciałam jeszcze podziękować osobom, dzięki którym... Dobra. Ten piknik po prostu by się nie odbył. Ania, mogę listę? To może ja zacznę od podziękowań. Panom weteranom dziękuję. Pan pułkownik Szkołut. Jest gdzieś pan porucznik Duda. Pan kapitan Jabłoniec. Dziękuję bardzo. I co? Dzieci żołnierzy wyklętych. Marek Franczak. Gdzie tam jesteście? Urszula Gierszon. Brawo. Marian Kowalski z żoną. Tadziu, gdzie jest Tadzio? O, Tadzio Kurzański. Brawo. Brawo dla Tadzia Piękny. Brawo dla Mariana. Kto jeszcze jest? Jest Adam Broński. Adam, gdzie się zapodziałeś? Syn kapitana Uskoka. Gdzieś tu uciekali. Ewa. No, tak, gdzieś tam pouciekali. I teraz chyba Ania podziękujesz swoim ludziom. Dziękuję serdecznie osobom, które zaangażowały się w przygotowanie pikniku pod tytułem Od urodzenia dumny z pochodzenia. Szczególne podziękowania należą się panu Henrykowi Dudziakowi, który nas wspiera w każdej naszej inicjatywie. Proszę nagrodzić naszego pana Dudziaka gromkimi brawami, bo naprawdę na nie zasługuje, bo dzisiejszy piknik to właściwie dzięki niemu jest taki właśnie. Fajny, że mamy co jeść, bo ugotował nam bigos, grochówkę, w związku z tym jeszcze raz brawo. Dziękujemy również pani Izabeli Czarnomskiej za wykonanie drewnianych pamiątek. Gorące brawa dla pani Izy. Za chwilę nasi szczególni, a właśnie teraz dziewczynka
roznosi pamiątkowe takie tabliczki, tabliczka, która będzie przypominać naszym gościom, że to byli w 2017 roku na takim pikniku. A i jest właśnie taki wspaniały tort, który wykonała nasza pani, kochana pani Jolanta Fris, przedszkolanka, która zawsze nas wspiera swoim talentem. To właśnie pani Jola jest pomysłodawczynią i wykonawczynią tortu tego patriotycznego, który zostanie, właśnie teraz jest rozdawany. Dziękujemy panu Piotrowi Gębie, dyrektorowi Bychalskiego Centrum Kultury, za użyczenie sprzętu. Brawo, brawo panie Piotrze, zawsze na pana można liczyć. Dziękujemy również pani Alicji Partyka-Rybach za zaangażowanie we wszystkie przedsięwzięcia. Dlaczego dziękuję pani Alicji? Dlatego, że pani Alicja nie należy do Straży OSP Zaraszów, nie pełni żadnej funkcji społecznej, a zawsze, mimo wszystko, że jest matką piątki dzieci, zawsze znajduje czas, żeby nam pomagać, wspierać. Za to serdeczne podziękowania, gromkie brawa dla pani Alicji. Pani Alicjo, tak? Ona tam skromnie stoi właśnie z tamtej strony. Dziękujemy OSP w Olszowcu za nieodpłatne użyczenie namiotu. Też gromkie brawa. Właśnie dzisiaj dziewczyny przyjechały rano, rozłożyły, jak widać, mamy ładny namiot. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Wielkie dziękuję. A jeszcze ja tak osobiście podziękuję wszystkim strażakom OSP, którzy angażowali się, którzy układali podłogę, czyścili teren. Na szczególne podziękowania zasługuje komendant, to jest mąż pani Alicji Partyki-Rybak, Artur Rybak. Proszę na gromkie brawa, bo to właśnie on najwięcej chyba pracy włożył. Drugą osobą to jest Michał Baran, nasz prezes Jacek Łyś, no i tak by wymieniać, pan Flis, tak? Marcin Flis, no i oczywiście nasza przespaniała pani sołtys, Joanna Baran. Joanna, nie uciekaj, bo to dla ciebie są te brawa. No nie wiem, mam nadzieję, że wszystkim, dziękuję wszystkim gospodyniom, które upiekły ciasto, dziękuję wszystkim żonom strażaków, które pomagały, przygotowywały. No dziękuję wszystkim, wielkie dzięki. Bez was pewnie by się to nie odbyło. Dziękuję. Teraz zapraszam, jeszcze można skorzystać z grochówki, z tego co tutaj pani Ania podpowiada. No, po pierwszym zaborze przestał być w naszych granicach i tam 250 osób uczy się języka polskiego. Przyjęli nas tak, jakbyśmy byli ambasadorami, jakbyśmy byli pełnoprawnymi przedstawicielami Polski, jakbyśmy byli przedstawicielami najwyższych władz Rzeczypospolitej. Bardzo się cieszą. Cieszą się, że mogą porozmawiać, że mogą posłyszeć ten język polski w takim brzmieniu, jaki on jest w tej chwili. Że mogą usłyszeć i tak jakby dotknąć tej Polski, która jest w tej chwili, a oni pamiętają tylko tamtą, która była ileś tam lat temu. Dlatego jeżeli macie jakichś motocyklistów, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na to, żeby przynajmniej raz wybrać się, pojechać na te nasze kresy. To jest połowa, praktycznie 40% ziem, które zostały II Rzeczypospolitej, które zostały poza naszymi granicami. Ci Polacy, którzy tam zostali, bardzo, bardzo tęsknią, bardzo cały czas oni kochają Polskę i traktują jako swoją ojczyznę. No i właśnie między innymi po to, żeby ich nie zostawiać samych, ten rajd tam jeździ. Dziękuję bardzo. Powiem państwu, tutaj pan Józef był organizatorem.
takiego rajdu tutaj po naszej ziemi. Było tam nas bardzo dużo uczestników całych rajdów katyńskich, bądź któregoś z tych rajdów, które powstały przy rajdzie katyńskim. Był rajd śladami naszych bohaterów. Odwiedziliśmy miejsca związane z Lalkiem, z Uskokiem, z Jastrzębiem. Byliśmy w miejscu, gdzie zginął Lalek. Byliśmy w Piaskach na cmentarzu, gdzie pochowany jest Lalek, przed cmentarzem, gdzie stoi jego pomnik. Byliśmy w miejscu, gdzie była przetrzymywana siostra Bieruta, zatrzymana przez oddział Jastrzębia. I na drugi dzień tego rajdu, drugim dniem tego rajdu w kościele, w Bychawce, było wmurowanie pocisku, łuski z ziemią z Katynia, przywieziono właśnie przez uczestników rajdu katyńskiego w głaz katyński, który tam przed kościołem się znajduje. To takie symboliczne. Jeden z naszych uczestników, z uczestników rajdu katyńskiego, kilka lat temu jeździł aż do Magadanu, tam gdzie byli zsyłani Polacy za koło podbiegunowe, do tropem polskich zesłańców, tych łagrów, w których oni tam przebywali i ginęli. I tam zawiózł ziemię z Częstochowy, z Jasnej Góry, a stamtąd przywiózł ziemię na Jasną Górę, do Częstochowy i do Katynia, również stamtąd z Magadanu, z koła podbiegunowego. Dziękujemy, że jesteście. My dziękujemy za zaproszenie.